Widły są w wersji V0.9. To nie są te same widły, co były wydawane w czasach Farming Simulator 2013 oraz 2011. Widły zacząłem robić na swoim skrypcie, lecz przez niektóre osoby zakończyłem modding w lutym 2020 roku i widły są niedokończone. Dlatego nie daję żadnych zakazów i możecie sobie te widły, jak ktoś będzie potrafił, może sobie je po prostu poprawić, zrobić tak, żeby działały w 100% idealnie. Widłami można grać, zbierają plony, można przenosić kostki, lecz nie są w 100% grywalne i nieraz się zawieszają. Jeżeli jesteś tak uzdolniony jak ja lub bardziej, to możesz sobie je na własny użytek lub nawet wydać, jak je naprawisz. Nigdy nie nazywałem się jakimś tam wielkim modmakerem, więc nie potrafiłem ich zrobić tak, żeby były idealne. Po prostu leżą mi na dysku i stwierdziłem, że je wydam w takim stanie, jakim są. Mam nadzieję, że komuś się przydadzą w takim stanie i będzie śmiało na nich grał. Oczywiście trzeba mieć do nich trochę cierpliwości, bo nie są takie piękne, jak się wydaje każdemu. Jeżeli masz zamiar oglądać, później na nich grać i wkurwiać się, że coś tam nie działa przy nich, po prostu nie oglądaj tego odcinka. W skrócie. Nie podoba się? Nie pobieraj. Nikt ci nie każe pobierać, nikt ci nie każe na nich grać, nawet i oglądać tego odcinka. Przechodzimy do odcinka, dziękuję. Więc tak, kupimy sobie te widełki i tak jak powiedziałem, są w kategorii narzędzia różne, czy tam inne. I mamy dwie wersje, widły ręczne dwójki i czwórki. Zacznijmy może od wersji czwórek. Czwórki służą do przenoszenia typu siano, słoma, gnój, zboże, śnieg, nawet w stylu coś takiego jak łyżka, coś w tym stylu są zrobione. Lecz są też one na moim skrypcie i jak sobie zrobimy parę enterków w logu, kupimy, to ten skrypt nie do końca nam działa. Można zobaczyć, Lua skrypt, prezes Ziaro, dokumenty My Games, Farming Simulator 2019, moc, pitchfork, widły ręczne, pack by prezes Ziaro, skrypty, widły prezes Ziaro. I powiem wam szczerze tak, jak skończyłem kanał w 2020 roku w lutym, na początku, tak o tamtej pory leżą na dysku. I stwierdziłem sobie, a dobra, teraz kończę 60 Mafii Solec, więc czemu nie wydam te niektóre modyfikacje, które zacząłem robić. Co prawda, niektórzy widzowie widzieli już, jak prezentowałem jakieś wcześniej mody, widzieli już zapowiedź tych wideo, ale wtedy jeszcze wszystko ładnie pracowało. Później usiadłem, po zakończeniu kanału zacząłem dalej przy nich robić i powstawały błędy. Minął kwiecień, zaczął się maj, ja już nie pamiętam jak te błędy były, gdzie porobione, jak to naprawić, więc wydaje w takim stanie. Owszem, na widły można nabierać zboże, siano, słomę, gnój, można nabierać, można przenosić, transportować, to samo kostki, lecz one nie działają w 100% i no już ode mnie na pewno ich nie dostaniecie zrobione w wersji V1 działającym skryptem, bo ja po prostu, koniec, już się skończyły czasy moje w moddingu. Kupimy sobie czwórki i teraz pokażę wam dwójki. Akurat w dwójkach nie ma tego błędu, ale widły są w takim stanie, że one bardziej leżą niż stoją, niż są wbite w ziemię. Ale dobra. No i teraz co trzeba uważnie zobaczyć. No, mamy tą ikonkę jak było w 13, że aha, tu są widły, że z daleka widzimy. No co, no podejście bierzemy tak jak, nie wiem, no coś w stylu łopaty, jak kiedyś ktoś wydał, ale nie wiem o co tam chodziło. Bierzemy sobie, podnosimy, łapiemy i sobie idziemy. No i sobie idziemy z widełkami. Idziemy sobie dalej. Więc naprawdę, jeżeli ktoś ma zamiar mnie po tym hejtować, że gówno wydałem, proszę nie oglądać tego odcinka i po prostu dać sobie spokój. Ja nikogo tu na siłę nie każę komuś pobierać, grać na tym. No dobra, no i teraz zobaczymy, tu coś sobie leży. Widzicie, można zebrać. Ale idziemy na pole. Zbiorę sobie jeszcze trochę tego. Mamy teraz pełne widły. I sobie po prostu to rozwalę. Widzicie? Puste widły. To mamy pokazane, że słomę zbiera. Teraz wam pokażę, jak to działa na zasadzie zboża. Teraz mamy zboże złapane. Zapołą nam zboże. No co prawda, no trochę to nie jest realistyczne, żeby zboże widłami nosić, ale to jest zrobione w zasadzie jak właśnie łopata. A czy nie łopata, tylko jak szufla, no wiecie o co chodzi, że możemy sobie
O, widzicie, teraz wyrzuciliśmy to. Raz są animacje, raz nie ma animacji. No mówię coś, ten skrypt nie jest dokończony. I w takim właśnie oto stanie wydaje. Także jak chcemy coś podgarnąć, podrzucić, to możemy te widły użyć. I teraz wam pokażę, jak działają właśnie dwójki. Coś mi się nagrywanie wyłączyło, nie wiem jakim cudem i muszę jeszcze raz nagrać. Więc tak, w dwójkach jest lepiej z tym, że skrypt nie wywala nam błędów, ale musimy uważać na jej kolizję. Musimy je ostrożnie przenosić, transportować i to samo jak bierzemy snopki, to musimy uważać, żeby te widły nam nie podskakiwały, bo potrafią sobie bujać się, tak jakbyśmy, nie wiem, powiesili flagę na wiatrzysku. Ale tak, podchodzimy je, bierzemy do góry, na razie nic, idziemy sobie tak normalnie, jak będziemy z tym chodzić, to jest okej. Oczywiście to się zacznie wtedy, kiedy zaczniemy z nimi biegać, będziemy chcieli, rzucimy tymi widłami, to coś, te kolizje mogą nam nie zadziałać. I wtedy od początku musimy je kupić. Ale tak, to jest okej z nimi. No co, bierzemy sobie snopek do góry, tylko trzeba go dobrze złapać. No właśnie o tym mówiłem, że tam kolizja może tu wpaść, ale po podniesieniu, jak normalnie je złapiemy, to jest wszystko okej. Widzicie? Tak jak mówiłem, można normalnie snopek przynosić i transportować go w inne miejsce, tylko musimy po prostu uważać lub widły prawidłowo wbić. Bo jeżeli będziemy bardzo mocno skręcać myszką w lewo czy w prawo, to nasz snopek spadnie. Ale tak układać coś możemy. To powiem wam szczerze, że tak. Widły, no co powiem szczerze, widły nie działają w 100% i na pewno nie zrobię ich tak, żeby działały jak było kiedyś lub żeby pracowały jeszcze lepiej. W sumie to chyba można powiedzieć, że zaliczyć to bardziej do ozdób mapy, że widły można położyć, postawić dwójki czy czwórki. Jeżeli ktoś naprawdę chce, to se może je pobrać, kupić, mieć w grze, coś tam, bawić się nimi. Ale na pewno nie będą działać tak prawidłowo jak powinny. Mam nadzieję, że nie będzie dużo hejtów na mnie, a wydaje po prostu dlatego, że leżą na dysku, a w jakimś stanie zawsze możecie na nich pobrać. No wielki tak będzie szał, że o Boże, prezes wydaje widły, a widły to wielki szmelc. No trochę to smutne jest, ale prawdziwe. No mam nadzieję, że ktoś znajdzie się, poprawi te widły, naprawi i wydaje. Dlatego też nie daję żadnych zakazów ani nic w tym stylu. Po prostu tylko podajcie autora prawdziwego, który to zaczął robić do 19 i będzie git. No, prawdę mówiąc, nie było wideo już do 15, 17 i do 19. No, stwierdziłem, że coś spróbuję zrobić, zaczął coś wychodzić, ale no już nie będę wielce tu mówił, dlaczego skończyłem z kanałem. Cofnijcie się do filmika ze stanowiska mojego gamingowego, link macie w opisie, tam dowiecie się, dlaczego skończyłem z moddingiem. I będziecie mieli też odpowiedź, dlaczego wydaję widły w wersji V0.9, a nie w wersji finalnej. Z mojej strony to wszystko. Jeszcze raz powtarzam, widły nie są w idealnym stanie zrobione, są bardziej zrobione jako ozdoba mapy. Chyba, że chcemy coś podgarnąć, coś przenieść kawałek i w sumie to wszystko, no. W sumie możemy też widły użyć jako, nie wiem, przenosimy gdzieś z pola do przyczepy czy coś podawanie, no. Bo możemy też przecież widłami. Możemy też je ponosić tak wysoko i też będzie ok wszystko. No dobra, to z mojej strony to będzie wszystko. Mam nadzieję, że nie będzie żadnego problemu z widłami u was i że w miarę będą pracować. Jeżeli ktoś się znajdzie i naprawi, to wydawajcie. Tam nie pytajcie się o zgody. Zgodę macie i tak model to nie jest mój, chyba że dwójki to już jest mój. Krypt jest tylko tam trochę mój, ale to wszystko. Dzięki. W kolejnym odcinku raczej już wydam 60 solca. Śledźcie kanał, dowiecie się więcej informacji. Siema. Jeszcze zapomniałem dodać, że jak ktoś potrafi obracać rzeczy przenoszone ręcznie, czyli tam jak mi mówił Bartek, pan Bartosz, trzeba jakoś zrobić, nie wiem, scroll i myszką można obracać. Ja osobiście tego nie potrafię, ale widły, czy dwójki, czy czwórki to umożliwiają, więc to jest bardziej ułatwione do przekręcania właśnie wideo, jak mamy belkę czy coś. Pobawcie się, zobaczcie, będziecie mieli jakiś problem, to tak jak mówiłem, widły nie są w idealnym stanie, mogą mieć błędy, bla 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 bla. Jeszcze raz dziękuję, cześć. Jeszcze ostatnia rzecz, jeżeli chcecie dobrze nabrać szybko na widły belkę, nie kucajcie, tylko do wideo podchodzicie. Podchodzicie do belki i podnosicie.